witajcie. Dzisiaj na pole zawożę pług dwuskibowy, ale zanim to zrobię, mam pęknięcą flemę minusową, muszę ją wymienić. Pług pożyczyłem, żeby łatwiej, trzeba go podnieść. O, pyk. No i jedziemy ciapkiem, słuchajcie, przez pola. Przy okazji poznam tą drogę, którą bardzo dawno temu jechałem. Ale no chociaż dzisiaj minus 5 stopni było, ciapek trochę zamarzł, bo był na zewnątrz. Ale widzicie, ładnie chodzi, wszystko w porządku. Idę po klemę, zmieniam klemę i jedziemy. No, klema zmieniona. Tutaj dałem ołowianą, nie miałem tej mosiężnej. No ale trzyma, także będzie ten. Słuchajcie, akumulator próbowałem ładować po tym wygięciu, ładuję. Także akumulator też kręci, więc trzyma. No niestety zgiął się tak jakoś paskudnie, nie zauważyłem. Ale teraz zrobiłem tutaj taką prowizorkę. Trzyma się, to akumulator też się nie puszcza, także będzie dobrze. No i można jechać, słuchajcie. Także jedziemy w przejażdżkę ciapkiem. Zwiedzimy przy okazji ciekawe miejsca, których już nie pamiętam, kiedy byłem. Pług jest w górze. Można jechać. Silnik jest dobrze rozgrzany, ale słuchajcie, wiecie co? Tutaj to się fajnie kręci kierownicą, bo tym sturem no to już jedną ręką bym nie kręcił, a tutaj na luzie. Ale zobaczcie, jakie ciśnienie jest. 2,5. Temperatury jeszcze nie złapał, ale już powoli nabiera. Nie wiem, czemu ten wskaźnik tak długo pokazuje. O, już tam się widzę, 50-60 zaczyna pokazywać. Tutaj, słuchajcie, muszę zrobić mu jeszcze takie coś. Zobaczcie, jak wygląda pomocowanie gazu. Widzicie? Tu jest luz. Muszę to jakoś... O! Nie wiem, jak to wygląda normalnie, powinno być. Ale muszę tutaj coś wymyślić, jakoś coś spiąć, żeby ten gaz nie chodził. Na razie stara metoda druciarska. Także idę po drut i to zmontuję. O, złapał temperaturę, widzicie? A ja tymczasem wezmę drut i to jakoś złapię. O, jedziemy piękną, leśną drogą. Ciapkiem. Słoneczko świeci. Tutaj jaka ładna górka. Powiem wam szczerze, że tutaj jeszcze nie miałem okazji być ani razu. I dlatego taka wycieczka wydała mi się bardzo kusząca. Stąd też mówię, jadę ciapkiem. Przy okazji oczywiście dwójka za mną. Teraz zobaczcie, silnik już zabrał temperatury, bo trochę tam była przerwa. Co on tam chce ode mnie? No, była, słuchajcie, przerwa, bo trzeba było parę takich jeszcze szykowań zrobić. Kolega jeszcze przyszedł pogadać. O matkę, bo trochę wertepu. No,
ale bardzo ładnie tutaj. Trzeba będzie się tu wybrać latem na ten spacerek taki. No słuchajcie, co jeszcze przy okazji odkryłem, to wam teraz pokażę podczas jazdy. On ma nawet tutaj oryginalne te lagi. Mam nadzieję, że zobaczyliście, tam są numery bite katalogowe. Także taka ciekawostka. Wcześniej tego nie zauważyłem, bo było trochę błota. Ale teraz w słońcu fajnie mi zabłyszczały te numery. Trochę tutaj ta droga taka mało samochodowa. No traktor sobie poradzi, ale kolega tak mówi, że pojedzie, no to jedzie. Tu musi być fajnie wiosną, latem. Ładnie musi tutaj być, naprawdę. Teraz jest całkiem ciekawie. No też się tutaj nie wybrałem wcześniej, zobaczcie, no. No nie będziemy jechali, szaleli, bo się nie da po prostu najnormalniej w świecie. Ale jedziemy, jedziemy. No trochę zajmuje ta droga, ale naprawdę warto. Słuchajcie, bo tych terenów jeszcze w ogóle nie widziałem. A tu całkiem ładnie jest. Wszędzie górki, pagórki, takie rzeczy. Ja nawet nie wiedziałem, bo to u mnie płasko. A tu kurczę, naprawdę, patrzcie, dookoła wszędzie góreczki takie fajne. Całkiem przyjemne miejsce. Na spacer idealne. Szukamy teraz, wjechaliśmy tutaj na pola z lasu. Szukamy teraz drogi w lewo. Tu zaraz powinna być. Tu jakieś koparki. Tam nie ma przejazdu. Zobaczcie, basen sobie ktoś zrobił. No, bardzo ładnie tutaj, no. Tam jakaś koparka coś tam zasuwa. Też takie piachy widzę jak u mnie. Żadnej takiej, żeby pojechać gdzieś tam w lewo. Musimy się po lewej stronie dostać. No i dojechaliśmy. Pług właśnie odczepiłem. I teraz zobaczcie. Temperatura prawie 80. Ciśnienie nie spada poniżej 2. Także myślę, że ciapek jest bardzo dobry jak na swoje lata. Nie wiem, czy on tu miał remont, czy nie miał remontu. Nie o to chodzi. Ładnie pracuje, równiutko, elegancko. Wszystko jest fajnie. Także taka relacja z dzisiejszej przejażdżki. Pierwsza przejażdżka w roku 25. Przy okazji zostawiony pług i przygotowanie do orki. Także na pewno teraz będzie lepiej. No, to tyle na dzisiaj. I zapraszam na następny film. Trzymajcie się, cześć!